A powiem wam szczerze, że troszkę się stresuję mimo wszystko. No dobrze, ale zróbmy to, nie? Zróbmy to po prostu. Dzisiaj zdaję prawko. Ostatnio zdałem teorię. Udało mi się, a dzisiaj praktyka. Problem jest taki, że jak nie zdam tego dzisiejszego egzaminu, to muszę całe prawko robić od nowa, bo mi zabrano prawo jazdy i teraz weszły od lipca przepisy takie, że no musisz dać wszystko za pierwszym razem. Także to tym bardziej powoduje, że mam sobie stresik jakiś, ale mam nadzieję, że się uda, bo jedzie ze mną Mati i Werka, więc w ogóle super, że będą przy tym wszystkim. Także co, witam was serdecznie, klikajcie w czerwony przycisk, wtedy jesteście na bieżąco z każdym filmem, a my jedziemy pod ośrodek egzaminacyjny i pokażemy wam, jak będę jeździł. I całą trasę przejedziemy sobie i będę miał dyktafon, tak że będzie wszystko słychać elegancko. Zostawiajcie łapy w górę, lecimy. Pojechaliśmy na moje stare mieszkanie po dyktafon, bo chcę w ogóle nagrać, wiecie, rozmowę z egzaminatorem, co nie? Ale kurczę, nie mam mikrofonu właśnie, więc wracamy znowu do domu ekipy i mam nadzieję, że zdążymy, bo za 45 minut mamy egzamin. A my jesteśmy na drugim końcu Krakowa, a będziemy tam jechali co najmniej pół godziny, więc no będzie grubo, obyśmy zdążyli. Zaczęliśmy się troszkę stresować bez kitu, bo zaczęliśmy gadać o tym, co trzeba, wiecie, zrobić na egzaminie. Na początku jest tam w ogóle omówienie sprzętu, nie, w samochodzie. Śmiesznie. Losujesz sobie, pamiętam, że losujesz. Tak, losujesz z puli, jaki masz zestaw i masz mieć właśnie... No najważniejsze, sprawdzasz chyba sobie. Najważniejsze, żeby nie pomylić świateł mijania i drogowych, nie? Bo, mijania są dzienne, a drogowe... Bo to nie jest intuicyjnie, byś powiedział, że to jest na odwrót, nie? No. A tak naprawdę te, którymi jeździsz na dzień, to są mijania, a te, którymi jeździsz... Jak nikogo nie ma na drodze w nocy, to są drogowe i sobie je włącza, żeby widzieć, albo mrugasz komuś na przykład, żeby mu dać sygnał, ale tak też nie wolno robić, teoretycznie. No więc zaraz będziemy na miejscu. Zostały 3 minutki. Ej, serio zacząłem stresować i ja. Będzie dobrze, chłopie. Kibicujesz mi, kobita? No jasne, że się kibicuje. Będziecie za nami jechać. A chłopcy pomyśli, co jest grane, śledzą nas. Dwie minuty, ja pitole. Dobra, przynajmniej zdążyliśmy, tak? Jest 44 po, więc mamy 15 minut jeszcze czekania na miejscu, pewnie to mamy trochę godzinki. Się przedłuży. Ej, mi się w ogóle kubkę chce, zawsze jak się stresuję, to mi się kubkę chce. Podejdziemy jakoś do ogrodzenia i na wąskim, Piotruś, będziesz łapał go z daleka, jak je robi łuk. Dobra, lecimy, nie? Ale śmiesznie, będę sobie jeździł takim czerwonym skurczybikiem. Ej, stresuje się fest. No. Dobra, siedzimy tu, bo mnie strasznie się ludzi. Czemu was dzwonkiem normalnie na chillku? To jest w ogóle, porównując do tego, jak zdawałem pierwszy raz egzamin, to jest w ogóle taki chillout mimo wszystko teraz, że... Śmiesznie. Bo jak pierwszy raz przyszedłeś, to wiesz, taka spina. Siedziałeś sam. Przyszedłeś pół godziny wcześniej i teraz ledwo zdążyliśmy. Stresujesz to? Trochę, no. Będzie gitara. Nie no, ja mam ogólnie tak, że jak już wejdę, to już nie będę stresował. Teraz się tak stresuję przed, ale jak sobie wejdę, to już jest taki, wiesz, taki... instynkt przetrwalny, że albo się będziesz stresował, albo przegrywasz. Ale mnie by bardziej... Znaczy, inaczej, albo nie będziesz się stresował, albo właśnie przegrywasz. Mnie by bardziej stresowało to teraz, ten początek tutaj. No. Łuk i to sprawdzanie. Ja się tym najbardziej stresowałam, jak zdawałam prawo. Serio? Bo bardzo dużo, dużo ludzi nie wychodzi z łuku, nie? Takie śmieszne miejsce, nie? Czemu ja tu jestem? No tam dziwnie, to dziwna sprawa. Nie no, myślę, że dam radę jakoś. Trzeba być sprytniejszym. Muszę, wiesz, wykiwać go. Znamy się z tym miejscem. Albo wsiąść na pasażera. Kurde, to siedzenie w tej jest stresujące. Jezu, jak ja nie lubię czekać, nie? Widzę, czekać. Boże. Sweter jest dobry. Zobacz ten sweterek, nie? Koszulka i Dania sweter. Pięknie fit. Dzięki, dzięki. Dzień dobry, witam, bardzo miło. Niepodobny w ogóle. No, kolor włosów tylko inny. No tak. Mamy pojazd, to się dla pana. Okej, i ustawiamy sobie, nie? Najpierw lusterka i wszystko, czy później? Czy teraz? Ustawiam, omówię egzamin. Dobrze. Jak załączą się kamery. Trzymaj kciuki za chłopa. Zobaczymy, na pewno zda, na pewno zda. Dobra, wychodzi z auta, uwaga, uwaga. Coś tam sprawdza? Włączył kierunek lewy, więc miał sprawdzić kierunek chyba. No. Teraz w prawy. Zda na pewno, na pewno zda. Dobra, nie puszczam tych kciuksów, będzie nagrane. Nie będę ich puszczać, bo wiem, że to nagranie. Ale będzie śmieszne, jak będzie za nim jeździć przez 45 minut. No. Zabaw się dosyć. Fajnie będzie, fajnie. Odjeżdża. Dobra, chłopcu dojechał. Teraz rusza. Dojechał. Powolutku.
Pamiętam, że tam była jedynka i sprzęgłem sam się powinien jechać. Same sprzęgłem powinien jechać. Dobra, ruszył chłopaczyna. Jedź chłop, jedź. Ja pamiętam, że jak ja zdawałam egzamin, to jechałam na tym łuku tak z 10 na godzinę. Ale to jest tak, że jak szybko wjechał. To jest tak, że jak umiesz jeździć, to ten łuk to jest jak jezdnia po prostu. No. Znaczy po prostu jechać razem tylko, z nią i tylko tyle. Tylko wiesz, Karol miał teraz w Mercedesie cały czas tę kamerkę tylnią i on sobie cały czas na tej kamerce tylnie jechał. No a teraz lustereczka. No a teraz lustereczka i w ogóle. No ale i blisko jeździ jeszcze w lustereczka. No wiem, no tak, tak. Leci do tyłu. To jest pięknie, pięknie. Gitarka. A gdzie on tą górkę będzie miał? Tu jest górka. A, tutaj, tak? Ale ona jest taka malutka strasznie. No, taka... Ja pamiętam, że jak ja zdawałam przeszłe, to była taka stroma ta górka, nie? Ty też zdawałaś. No, tam było takie, no. Że... Gdzie zdawałaś? I jeszcze było... Gdzie zdawałaś? W Wordzie, w Rzeszowie. Aha. I tam była taka górka, że wyjeżdżał. Wobec Rzeszowie zdawaliście? Hmm? Tak, no. Dobra, coś tutaj mu przeszło. Jakie ma okularki, bo takie szybki. Teraz z Anglesa jest... pomagał nam do kamery! Serio? No ja nie mogę mu odmawiać. Pomagał nam bez kitu, wyżej nam pomagał. Mam nadzieję, że się nie obrazi za to nagrywanie. Nie no, pomagał, odmachałem mu. Mi się już właśnie wydaje, że on coś już kojarzy Karola. Wiesz o co chodzi? Że już może coś szczaił baskę. To jest ta kureczka. Dobra, stanął. Będzie przejeżdżał tędy koło nas. Hmm. Wiecie o tym? Tak? Zbijemy pionę, no tędy będzie przejeżdżał. Chodź jeszcze, dobra. Tak? Żebyśmy wyjechali za nim w miarę, bo ruszył. Jak będzie jechał w lewo, to będzie mi trudno stąd wyjechać. No ładnie, będzie się wsiadł, on idzie 40 to jest. Dobra, jedzie. Jak my wyglądamy w ogóle? Musi wyglądać GPS. Ale dobra. Gitar. Jak jedzie, tak trzyma tak tą kierownicę, bo musi, nie? Dobra, idziemy teraz. Dobra, idziemy, go. Pamiętasz, gdzie pojechał, czy w lewo, czy w prawo? Lewo. To w lewo. A my podwójna ciąg. To jest właśnie egzamin kontra rzeczywistość. No, w sumie tak. Egzamin kontra rzeczywistość. Czy się za stop, na stopie zatrzyma? O, zatrzyma. Elegancko. To my się nie zatrzymamy oczywiście. Ja się nie zatrzymałam. My się nie zatrzymamy. Nie, dobra, zatrzymamy się, bo jeszcze wydaje to ludzie i powiedzieli, że to jest. Tak, tak, to na bank będzie parkowanie. To jest takie... Wygląda jak miejsce do parkowania. Ja... Co, parku chcecie tu skręć? Czy co? Poczekaj, nie, no my już... Nie, przejedziemy po prostu, wiesz? Przejedziemy, przejedziemy. No skręci, przodem może. To przejedziemy. I sobie nawrócimy. Przejedziemy, nawrócimy. Tak, ładnie. Nie, no, on musi nas puścić teraz, wiesz? Jedziesz raz, jedziesz raz. Nie, nie, żeby nie wymusił pierwszeństwa, no. Jedziesz raz, żeby mu nic nie przeszkadzać, bo... No, dokładnie. Dobra, tak. Okej, okay, możesz... Nie, wolne, wolne. Czyli zaliczył, elegancko. No. Idziemy dalej. O, rondo. Kieruneczek jest użyty. Elegancko. Widzę twarz Karola. Tak? No przez lusterko jest taka skupiona. Macie jakiś młody? No nie mam, ale ci nie dam, bo mam. Trzymam kciuki, chyba że sobie wyciągniesz. Weronika. No co? Dobrze, dobrze. Ooooo! Ale pojechaliśmy. No. A na jakim? Jak dobrze się zatrzymał, nie? No, elegancko. Zielone? Green. Co robimy, panie Karolu? Co robimy? Jedziemy prosto, czy zawracamy, panie Karolu? Kierunek jest cały czas, więc... W lewo. Czyli nawracamy, czyli fajnie. Czyli albo mi się wydaje, albo powiedziałem to przed chwilą.
Tak? Stresuje się jego egzaminem. Ja myślę, że jesteśmy już w jakiejś większości egzaminu, także. No. Zachować ostrożność, ale i znać zasady, kto pierwszy jedzie, nie? Jest tamtej. Musi puścić wszystkich. Będzie rowerzysta. No i elegancko. O, rowerzysta. Weź spierdzielaj, skurczyliku. Dawaj, blokujemy rowerzystę. To jest, dobrze robi, bo nie wolno zmieniać pasów, tak? Ciągiem. Tak, że zmieniasz czterech na raz. No, musisz zmienić pas, poczekać, żeby się upewniać, czy nic nie jedzie. A ostatnio właśnie z nim o tym gadałam i mówiłam, że zawsze trzeba się za strzelce zatrzymać. On mówi, nie. Dobrze. Elegancko. Strzałka to stopnie. O, pan tutaj daje ostrzeżenie. Idziemy. Powiem tak, ja zdałem egzamin razem z nim. Powiedziałem identycznie jak on. Wiem wszystkie te same manewry co. Nawet zaparkowałem sobie tam też, tak jak on. Także Karol, jak zdasz, to zdaliśmy razem. To już mi się tak łapki spłaciły i już by chciała dopuścić. Kończmy. Zaraz będziemy. Teraz tu w prawo i jedziemy tak. Idziemy jakieś 25 minut, także myślę, że już koniec. Powoli. Kto to? Ja, trąbę widzowie. Nie, to tutaj. Patrz, jakieś się stało. Na rondzie. Tak? Prawie się dupi na rondzie. Trąbią widzowie. Myślałam, że za nami jadą, a ty widzowie trąbią. Musimy awaryjne hamowanie. Też jest to samo. Co? Awaryjne hamowanie, że każdy się nagle zatrzyma, jak najszybciej, tak wiesz. I ty gaz do spodu. Chciałem włączyć. Jesteśmy. Jedziemy nawet do środka, no. Koniec. Dobra, już zdałam, nie? No. Zdałam, no to zginam, dobra. Jej! No i co? Zdał chłopaczyna prawdopodobnie. Musiał zdać. Nie ma innej opcji. Patrz, zakaz człowieka tutaj, ale idziemy tu. Zakaz człowieka, nie wolno. Możemy tu poczekać na niego, nie? Tu poczekamy, no. Przyjdzie. Tu poczekajmy. On podpisuje papierek. Dobra, podpisuje, dobra. Nagram jeszcze nic, sorry, pokażcie się. Dobra, zobaczcie, się na chłopa, ale prawdopodobnie zdał. Siedzi tam. Objechaliśmy wszystko z nim, teraz. Kiedy będzie ten wynik w systemie? O, się zdał, wydał. Udało się, to zdał. Elegancko. O to chodzi. Uhuhu. Tak. On ja tego nie. Jak się czujesz? Legitowani. Fajni. Ale się stresowaliśmy wszyscy. Pan powiedział, że świadomie i bezpiecznie łamie przepisy. Raz. Tak, to wjechałem tym autem, no. Ja mam wam przepisy, bo właśnie. To nagrane u mnie. Pan przyjechał na czerwonym świetle. Nie, nie przyjechał na czerwonym. Przyjechał pan. Nie. Jak u nas zgasło, to pan musiał przyjechać. No, widzisz, Mati, no, tu Mati. Mati, za tydzień. A śmiałeś się przed chwilą, zaraz za tydzień będziesz tutaj ten. No to udało się, co mam z tym zrobić? Na siebie to masz. A, ogólnie to raz przekroczyłem, powiedział prędkość, ale nieznacznie. W sumie szczerze nawet nie wiem, w którym miejscu. I mi zgasło tutaj, bo bałem się... Właśnie będziemy się zatrzymałeś nagle, bo zrobiłeś takie nagle hamowanie. Zgasło mi, no w ogóle wsiadłem do auta i w ogóle nie wyczułem sprzęgła, w ogóle. Klikam to sprzęgło, a ono pod koniec działało. I sobie musiałem obczaić, mówię, ja pitole, no nie, nie wyjadę z ruchu, to jest grane. Nie, no ale ogólnie się udało, nie, fajnie. Co tu jest? Za pierwszym. Dwa razy. Dwa razy zdałem za pierwszym razem. Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu. I tu jest jeden błąd. A czemu tutaj? Tutaj i tyle. Tutaj byliśmy, dosłownie 5 minut temu. Tutaj tej prostej, nagle się zatrzymaliście na środku. Dlaczego? Bo powiedział mi, po co się zatrzymać? A ja mówię, o co chodzi? Co jest? Wysiadamy czy co? Oh, yeah. I ja jeszcze sobie myślę, Boże, nie, czy mam użyć kierunkowskazu, że się zatrzymuję, czy nie? Nie wiem, nie? Mówię, dobra, nie używam. W sumie mogłem użyć, bo lepiej użyć zawsze niż nie, ale nie wiem. Powiedział, zatrzymaliśmy się? I powiedział, no dobrze, proszę pojechać dalej. I pojechać dalej. Mocniutko, zdane prawko, jeszcze kiedy? Pytałem się go, a kiedy będzie w systemie? Wiem, to już usłyszeliśmy. Powiedział, że pojutrze, więc nie mogę dzisiaj jechać jeszcze. Wiesz, że przez całą drogę trzymałam kciuki? Tak? Nie puszczałam w ogóle. I nawet Mati chciał ode mnie gumę, a ja takie, dobra, Mati, wyciągnij sobie tak z torebki.
Ale wyglądało jakby to było na chilku wszystko. No na chilku było wszystko. Stary, każdy znaczek sobie patrzyłem. To jechałem jak było 50, na pewno to jechałem na pewno 50, a jak nie wiedziałem, to jechałem specjalnie 40, nie? Bo czasem są różne znaki. Udało się, udało. No dobrze, wreszcie mogę jeździć z powrotem. Jezu, tyle nie jeździłem, ja pitole. A i tak nie pojeżdżę, bo ten, jutro mamy wycieczkę i nas nie będzie. Gituba. Nagrane. Jedziemy do domu, nie piszę nic nikomu, czy już napisaliście? Nie, nie będę pisał. A, to git, to pochwalimy się na chacie. Dobra, Krzysztof, zobacz, chodź, zobacz, mam kartkę, nie? Także uwaga, czy mi się udało dzisiaj, czy nie? O, dobra, no. Uwaga, no jak myślisz? Ja myślę, że ci się udało. Gratulacje! Świeży kierowca! Świeżo upieczony! No elegancko, teraz no to co, jaki pierwszy samochodzik? Jaki pierwszy samochód jak dostałeś? A może Mercedes jakiś AMG? O, elegancko, pierwszy samochód, nieźle. Siemanko. Jak tam? Znane? Wam pokażę kartkę. Pokażę kartkę, to chyba jest dobrze. Jak nie no, jak się nie zda, to też dają kartki. Chyba, że wjechali w jakiegoś Merola. Było śmiesznie, powiem tak. Tak? O Jezus, a jakieś puzzle fajne. Mówili już o tym. No, uwielbiam. I mi zgas od razu, nie? I musiałem powtarzać na samym początku łuk, ale się udało zdać. Gratulacje. A ten jeszcze raz pragotę i taką miną, ja to już wiedziałem, że... No, ale serio. Gratulacje. Zgas mi ten, zgas mi od razu i w ogóle nie ruszyłem nawet do przodu z tej koperty, co się robi łuk. I mi zgas. Mówię, Jezu, jakie to jest sprzęgło dziwne, nie? Ale już później poszło wszystko, nie? Ale ekstra, bo to jednak mimo wszystko jest stresik. Co byś nie robił, to jest jakiś egzamin, ktoś cię ocenia. No tak, ale udało się, więc gratulacje. O, zobacz. Uwaga, jak mi się udało, mi się czy nie? Nie mam pojęcia, nie, ja nie będę zgadywał, bo nie wiem. O, nice. Tak, świeżo upieczony kierowca. Witam serdecznie. Już właśnie zastanawialiśmy, wiesz, co na pierwszy samochód. O, no i może co? Tata coś kupi. Zapytam, może faktycznie. Dobrze, moi drodzy, więc słuchajcie, no udało się zdać prawko. Ja się cieszę bardzo, naprawdę, bo to jednak jest coś takiego, że jak jeździcie sobie autem, no to trąba, jakby ci zabrali prawko. Nie możesz jeździć, no beznadziejnie, nie? To ja tak. I musisz jeszcze chodzić na te testy i zdawać i jeździć 40 na godzinę po mieście. Jak taki trochę głupek, nie? No. Bo wiesz, że wszystko umiesz, ale musisz iść i zrobić to wszystko jeszcze raz tak jak inni. No, więc ja, słuchajcie, drugi raz w życiu zdałem prawko, drugi raz za pierwszym razem, więc śmiesznie. Chcesz nowe blankiet? Dwa prawka mam, nowe będę miał, no. A, no to jak masz na przykład, to jest sposób na to, jak na przykład masz głupie zdjęcie w twojej szybko tracisz. Zdjęcie to samo mi dali, bo mam stary profil kierowcy, czyli profil kierowcy już mam założony, nie? Czyli na starym miałem to samo zdjęcie, nie? Takie łebka. Dobra, subskrybujcie kanał, po więcej odcinków są one codziennie, więc warto subskrybować i widzimy się już jutro, zostawiać łapy w górę, trzymajcie się, na razie, do jutra, elo!